Siemanko moi drodzy, witam kochani was wszystkich gorąco i serdecznie, z tej strony Yuken, przed wami moi drodzy już 28 odcinek z serii levelowania całkowicie nowego konta. Mamy już 40 level, jesteśmy nadal na delcie. W poprzednim odcinku łapiliśmy jesiotry z motorówki, zrobiłem tak jak mówiłem w tamtym odcinku, wyszedłem, zrobiłem zakupy po to, aby dziś, w dzisiejszym konkretnie odcinku łowić karpie z brzegu, na trzy wędki, nie jakoś super mocne, ale te, które mogłem kupić i na które w miarę kasiorki starczyło, aby były. Przede wszystkim nie kupiłem niestety, moi drodzy, siatki większej, ponieważ kosztowała ona 100 tysięcy i uznałem, że lepiej może poczekać 2-3 poziomy i wtedy już kupić jeszcze większą siatkę, no bo 100 tysięcy to był troszkę zbyt duży wydatek. No, kupienie motorówki wydawało mi się ważniejszą inwestycją. Także ze siatką 150 kg spokojnie sobie też tutaj poradzimy. No, w przypadku karpi, no to już tym bardziej. Mam kilka miejscówek na karpie, ale to o tym może też będzie osobny odcinek. Będziemy na pewno, moi drodzy, robili to bez nęcenia. Ja sobie tylko w ogóle zobaczę, czy tu taka wędka jest dostępna. No nie, jakbym nawet chciał na łowisku kupić, to nie jest dostępna. Słuchajcie, pokażę wam tylko w wielkim skrócie mój sprzęt, czyli wędka spławikowa jest do 16 kg, kołowrotek też 16, wędka 5,8, no 15,8, ale niestety, jak widzicie, no takie są przeskoki. Przypon 14,5, czyli o kilogram nas ten przypon ogranicza. Na tym poziomie nic więcej kupić nie możemy, niestety. Wędka gruntowa numer 1 też jest do 16 kg, jest podobna sytuacja, ten sam kołowrotek, ta sama żyłka i niestety ten sam ferelny przypon. No i wędka trzecia. Nie kupowałem nowej, zostawiłem, to jest ta, którą miałem w ekwipunku. Też myślę, że na karpie spokojnie da radę, nawet myślę, że na jej jesiotrach można z nią powalczyć, ale to będzie jeszcze w następnym odcinku łowienie jesiotrów z brzegu, nie z łódki, a z takim dosyć słabym sprzętem z brzegu. Wędka 15-kilogramowa, dałem na nią 16-kilogramowy kołowrotek, nic się akurat nie stanie, no i nadal ten ferealny przypon. No spinningu to tutaj wam nie pokazuję, bo akurat w tym odcinku nie będziemy go używali. Czyli łowimy kukurydza, groszek i miałem i chciałem zużyć po prostu chleb z miodem. Potestujemy na tą najsłabszą wędkę, po prostu założyłem chleb z miodem. Będziemy, myślę, że na początku respili się na wyspie, chociaż tutaj też jest fajna miejscówka, ale będziemy też, moi drodzy, testowali, która miejscówka jest lepsza. Zaczniemy od tej, która jest mi bardzo dobrze znana. No tutaj jak zawsze spora ferajna kolegów jest, pozdrawiam kolegów z łowiska, tutaj ludzi nigdy, moi drodzy, nie brakuje. No i zaczynamy zabawę. To się myślę, że nic nie zmieni, kołowrotek nie jest na full dopięty, ale dobra, wiecie co, to inaczej. Na spławik my będziemy sobie gdzieś tak tu blisko rzucali, bo i tak nie dorzucimy tak daleko. Także spławiczek będziemy mieli tu blisko. Szkoda, że nie ma podpórki na trzy wędki. To już taki niedosyt człowiek czuje. Ja sobie te wędki według kolejności co do mocy ustawiłem. I teraz tak, będziemy rzucali. Jeszcze tutaj markerów nie mam. Nie lubię brać od kogoś markerów, ale ani też ze swojego poprzedniego konta przenosić, bo słuchajcie, no wchodzicie na łowisko, moi drodzy, piszecie, czy ma ktoś marker i tak dalej. No fajnie, no ale też postarajcie się coś sami w miarę, wiecie, ogarnąć sami. Sami poszukać, no na tym to polega, tak? Na tym to, moi drodzy, polega. Mamy na szczęście dzwoneczki. Mam nadzieję, że nie mam za bardzo wyciszonego głośnika. Troszkę go sobie zrobię głośniej, żeby na pewno słyszeć, dzwonienie. Czyli tu sobie to tak przełożymy trochę, tak i zobaczymy. Haczyki mamy 8-0, 7-0, też generalnie na duże karpie, bo polujemy. O, już się coś dzieje na spławiczku, na kukurydze. Tam unikaty siadają, także jestem ciekaw, czy jakiegoś unikata wyciągniemy. Być może w innym zupełnie odcinku, już może kończąc tą deltę, nagram też dla was poradnik i pokażę wam, moi drodzy, jak na przykład. No i mamy pierwszego karpia. O, idzie ładnie. Żyłka nam nie pójdzie? Nie, bo nie jest dopięta, więc nie powinna pójść. Jest na czerwono, ale na szczęście nie mruga. No i prawdopodobnie może to być pierwszy unikat. Pierwszy karp na delcie w mojej historii, moi drodzy, i będzie on unikatem prawdopodobnie. Ja tak... Nie, dobra, nie muszę, bo to chciałem sprawdzić. Jeszcze jedna kreska została na szczęście, bo tak się bałem. Zaraz się przekonamy.
Czy na kukurydzę wziął nam unikat na haczyki 8-0? Ósemka podobno szczęśliwą liczbą. W najgorszym wypadku może to być jakiś medal. Przekonamy się i zobaczymy, jak to wygląda, moi drodzy, w tym momencie z takimi 15-kilogramowymi wędkami. Jak wygląda z opłacalnością, jeśli chodzi o karpie, jak wygląda z expem. Porównamy sobie to troszkę do jesiotrów. No bo ile też można tą motorówką pływać i te jesiotry ciągle tłuc. Chcemy troszkę, to no pewnie będzie medalowy raczej. Za łatwo idzie. Chcemy troszkę tutaj sobie, wiecie, znaleźć takiej rozrywki. Odskoczni. I na razie próbujemy oczywiście w tym odcinku karpie łowić z brzegu i łowić bez nęcenia. Możliwe, że pokuszę się na nęcenie i łowienie karpi również na przykład z motorówki, z gajaczka. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jaki ten pierwszy karp będzie. To raczej będzie medal. Wątpię, żeby był unikat. No jeżeli wędka jest do 15 kilo, no to jestem ciekaw, ile on może mieć. Czy może mieć koło 15 kilo? Zaraz to się przekonamy i zobaczymy, na ile te wędki po prostu oddają. No i wiadomo oczywiście, moi drodzy, że im mocniejszą byśmy mieli tą wędkę, tym tego expa byśmy mieli mniej, więc jeżeli teraz nam zależy na expie, no to trzeba to jakoś wypośrodkować, ale jednak łowienie karpi z łódki czy z kajaka, no jakoś sobie tego po prostu nie wyobrażam, powiem wam szczerze. Oj, to może być unikat, bo unikaty tak tam odjeżdżały zawsze. No zdziwiłbym się, kochani, bardzo bym się zdziwił, gdyby pierwszy karp na delcie w ogóle jak szybko wziął. Pięknie wziął. Jeżeli to jest jakiś fajny, to ja sobie markera tam postawię, żeby tak mniej więcej wiedzieć, jak będę nęcić. A będę nęcenia robić. No ciekawe, czy unikat, czy medal? Jak myślicie, moi drodzy? Wygląda na unikata. No proszę, czyli wyciągnęliśmy bez jakiegoś super problemu unikata. Unikata 18 kilo, 3000 kaski, 2000 doświadczenia. No to moi drodzy... A, tutaj będę musiał jakoś to zdjęcie zrobić, żeby... O, może tak zrobimy. Koledzy, ale te wasze napisy mi trochę przeszkadzają, wolę... Dobra. Słuchajcie, całkiem sympatyczna sprawa, moi drodzy. Całkiem sympatyczna sprawa. Damy sobie markera tak okazyjnie, żeby było. Kolegom ładnie podziękujemy. Pozdrawiam kolegów z łowiska. No to teraz wiadomo, że jak już jednego unikata chwyciliśmy, no to nam kolejny no nie weźmie, ale możemy sobie gdzieś tam w okolicy rzucić ten spławiczek, nawet tu bliżej trochę. O, mamy teraz. Jestem ciekaw, czy to jest traktowane przez grę, przez algorytm jako jeden spot. Wiecie, jestem tego bardzo ciekaw, bo teoretycznie zupełnie... Żyłki nie zerwał. Bo zupełnie, kochani, teoretycznie, sprawdźmy, zupełnie, no niby, dobra, jest jedna kreska, to nie powinno się nic stać, bo zupełnie teoretycznie, moi drodzy, to są dwa spoty, one są od siebie jakoś tam oddalone, no ale wiecie, nie wiemy, jaka jest mechanika gry. Fajna sprawa, że biorą nam jakoś te ryby w miarę bez nęcenia. Więc też będziemy mogli sobie śmiało taki test zrobić. No to raczej będzie medal, bo wątpię, żeby kolejny unikat mi wskoczył. Haczyki 7-0 mamy. Może zwiększę na ósemki, zobaczę. Na tym groszku. Może dam ósemki na próbę. No, to będzie medalowy. No to, ale jakby nie patrzeć. 2000 kaski, 800 doświadczenia to już może nie jest dużo w porównaniu z jesiotrami, ale... Tragedii nie ma z kasą. Wiecie co, ja sobie założę tutaj bezzadziorowe haczyki, nawet i testowo na groszek 9-0 załóżmy. Bo ta wędka jest całkiem przyzwoita, 9-0 sobie załóżmy. No ja na razie wam powiem szczerze, mam taką tu intuicję, że nie chcę łowić, słuchajcie, jesiotrów. Dzisiaj tym bardziej, że skupiamy się w tym odcinku po prostu na karpiach. O, ktoś tam dzwoni? No niestety, akurat, kurczę, podniosłem, jak
jak ryba zaczynała brać. Ciekawe, co by się stało, jakbym dał dziesiątki. Znaczy, co by się stało? No ja wiem, co by się stało. Wiem, że jak wezmę dziesiątki, to bez problemu też większe karpie będą brały, ale będą... No właśnie, tu musicie tak się zastanowić. W sumie 30 kilo mamy ryby w siatce. Zobaczymy, jak te 150 nam się zapełni. Musicie się zastanowić nad jedną rzeczą, moi drodzy. Co jest dla was tym priorytetem? No bo z jednej strony, jak zakładacie większe haczyki typu 8, 9 i 10, szczególnie dziesiątki i dziewiątki, no to tych brań będziecie mieli mniej. Owszem, będą wam brały duże ryby, ale nie wyeliminujecie też tych małych. To nie jest tak, że wam w ogóle żadna mniejsza nie weźmie. Może wam wziąć. Z drugiej strony, jeżeli no chcecie ekspić i no zarabiać, czyli zapełniać siatkę, to czasem taka nawet taki średni karp, którego w miarę szybko wyciągniecie, też wam może pomóc. To oczywiście się za chwilkę przekonamy, jak to wygląda. Na razie, jeśli chodzi o unikata, o medala, którego wyciągnęliśmy, jestem zadowolony, bo już kasa się zgadza, czyli gdzieś koło 5000 już mamy kasy w siatce. Tak jak liczę, tak plus minus. 5000 kasy to jest, myślę, całkiem niezły wynik, bez, mówię, nęcenia. Tam coś bąbli też na tym markerku, ja bym może ten groszek też tam, słuchajcie, próbnie przerzucił. Może my w ogóle nie musimy tak daleko aż rzucać. Może ten groszek sobie, słuchajcie, rzucimy tu, a tam niech zostanie ten chleb z miodem. Zaraz się wszystko przekonamy. No słuchajcie, to są... Aha, dobra, musimy tempo zwijania sobie zrobić. To są wszystko, moi drodzy, testy, to są eksperymenty. Tu wiecie, tak naprawdę ja też miałem jakąś tam, powiedzmy, wiedzę na ten temat, co jak robić. O, to sobie rzucimy tam, gdzie bąbli. Groszek. Ja też dużo rzeczy jakby wiedziałem, a później w praktyce się okazywało, że była aktualizacja gry i się wiele zmieniło. I tak się wiele zmieniło na przykład na karpiach, na Weeping Willow. Do tego też dojdziemy i też wam co nieco pokażę. Rzucimy sobie już dalej ten kurydzę. I generalnie wiecie, generalnie sprawa wygląda tak, że ja tutaj też miałem fajną metodę na nęcenie, na łowienie fajnych unikatów i słuchajcie, łowiłem tu unikaty po 27 kilo. Mówimy o karpiach oczywiście. W tej chwili no, łowienie takiego unikata było bez sensu, bo mamy siatkę max 25 kilo na pojedynczą rybę, no to byłoby raczej bez sensu. Byśmy, wiecie, marnowali po prostu tylko sprzęt, a wędka mocno dostała, ta akurat wędka mocno dostała, tylko ona możliwe, że wcale nie była naprawiona przeze mnie. Czy raczej na pewno nie była naprawiona. Ona po jesiotrach jest tak, bo na tą wędkę łowiłem jesiotry. Także po jesiotrach jest troszeczkę, jak widzicie, nadszarpnięta delikatnie. 85% mamy jej mocy. No zobaczymy. No ja myślę, że ta miejscówka na początek jest ok. Mam jeszcze jedną miejscówkę, którą wam też z miłą chęcią... Znaczy w sumie jeszcze dwie miejscówki tak na upartego. Nie wiem jak z karpiami w nocy. Opowiem wam szczerze, nigdy tutaj i nawet nie wiem czy na Weeping Willow nawet. Nawet no mówię o poprzednim koncie oczywiście, które już mam dawno wylewelowane wysoko. Powiem wam szczerze, że nigdy nie łowiłem karpi w nocy. Więc możecie napisać w komentarzach, czy tutaj na przykład na delcie łowicie karpie w nocy, czy biorą wam, czy mam przetestować może. Mogę zrobić, słuchajcie, zupełny poradnik następnym razem, jako druga część tego poradnika, karpie w nocy na przykład. I zobaczymy nocne karpie i zobaczymy, moi drodzy, czy na nockę te karpie też będą oddawały. I zobaczymy, ile wyjdzie w ogóle za siatkę, tą 150-kilogramową, jeżeli by nam się udało ją zapełnić, ile będzie kasy za to, to wtedy będę mógł się zastanowić, czy ewentualnie nie poświęcić dla odcinka, wiecie, no, ja to troszkę inaczej robię niż wy, bo wy już możecie sobie tu wejść, możecie siedzieć, możecie te ryby trzepać, a ja jednak nagrywam już w tej chwili, no, odcinek za odcinkiem, praktycznie nagrywam po parę odcinków dziennie. Wy widzicie to z perspektywy już chyba teraz, nie wiem, 28 odcinek to jest 28 dzień, bo jeden odcinek wjeżdża dziennie, a ja to tak naprawdę to, co wy widzicie, rozłożone jest na dni w odcinkach i ja to zrobiłem tak naprawdę, nawet jeszcze tydzień nie minął, bo mi się premka nie skończyła. Jak zaczynałem, to
pierwszy dzień premkę kupiłem na 7 dni, żeby po prostu fajniej szło i tyle. Także, no powiem wam szczerze, niektóre rzeczy też robię inaczej, no bo na przykład muszę wyjść z tego łowiska, jak coś testuję, tak? No i w tym przypadku prawdopodobnie może posiedzę 2-3 dni znowu na delcie i znowu z niej wyjdę po to, żeby na przykład kupić wędkę spinningową, znaczy tą wędkę typu spot do nęcenia, żeby wam pokazać, żeby przetestować, czy odda ta zanęta, czy opłaca się nęcić. Możecie dać znać oczywiście w komentarzach, czy chcecie takie testy. Ja się z tym liczę. Dla widza wiele rzeczy robię. To tak samo jak sobie tam gdzieś wynajmowałem, słuchajcie, chyba na szczupakach motorówkę, jak jeszcze nie miałem swoją, po to, żeby wszystko szybko i sprawnie zrobić. No bo tak jak mówię, jednego ja czasem za jednym pobytem na łowisku nagrywam nawet 3 odcinki, także czasem i więcej. I jak najbardziej po tej delcie. Zobaczymy, jak pójdą te jesiotry, jak pójdą te karpie. I z tym sprzętem, myślę, 15-kilogramowym, on już nie jest tragiczny. Myślę, że moglibyśmy się również pokusić, żeby za ileś odcinków zrobić taki szybki powrót na szczupaki do Michigan i sprawdzić szczupaki z gruntu. Oczywiście docelowo unikaty. Z maksymalnymi haczykami 10-0. 10-0, 8-0 jako minimum, bo na 8-0 jest przecież ta przynęta na golema. Taki test byśmy zrobili. Czy w ogóle coś weźmie, czy nie? I tak samo tutaj. I tak, słuchajcie, ja założyłem w tej chwili małe te haczyki. One są 8-ki, 8-0, bezzadziorowe oczywiście, a ja tu kiedyś, robiąc pewne testy, spokojnie, słuchajcie, wyciągałem karpie na 10-kach. Nawet na 14-kach wyciągnąłem karpie tu kiedyś. Wyobraźcie sobie, że nawet łowiłem tu karpie na 14-0 na tych haczykach, które tam są dostępne od chyba, nie wiem, już którego 60-tego, któregoś levelu, także to z tą wędką muszę ostrożnie, bo to jest najsłabsza wędka, dlatego na niej jest chleb z miodem. W ogóle może też powinienem ją tu blisko rzucić. Chyba będzie zwykły karpik i zobaczymy, moi drodzy, jak to wygląda teraz z expem. No jest na zielonym, chociaż powiem wam tak, 500 to nie jest coś, co by dupę urywało, jeśli chodzi o kasę. Ja myślę, że za jedną rybę to już zasada szczupakowa po Michigan, no ten 1000 za rybę powinien być. 107 doświadczenia, to się trochę czuję, wam powiem szczerze, jakbym był, kurde, na... Ja trochę czuję, jakbym był na Skalnym Jeziorze. No, i tutaj bez komentarza. Spróbujmy, zobaczmy, czy te miejscówki, kurczę, się czymś różnią od siebie, czy nie. Ja tak testowo na razie tutaj sobie sprawdzam. Jak widzicie, moi drodzy, totalne testy. Totalne. Znowu tam coś dzwoni. To teraz, co, która się zaczepiła, to jest dobre pytanie. Pewnie ta, którą mam w ręku. Dobra, to ciągniemy. Ale nie druta. Nie druta, moi drodzy. Drutów nie ciągniemy. Okej. Chociaż jak są jacyś elektrycy wśród moich widzów, to serdecznie pozdrawiamy elektryków. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra. Ale żarty na bok, zobaczmy, jak to w ogóle, ile mamy tego odcinka. Już 18 minut nagrania, także ja myślę, że... No, coś tam zaczyna brać. Ja myślę, że nie ma sensu w tym momencie, kiedy tu siedzę, abym wam jeszcze tutaj wymyślał, bo wszystko tak wstępnie, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Więc ja to spauzuję, moi drodzy kochani, i jak będziemy szli na kolejną miejscówkę, a będziemy w tym odcinku, bardzo fajna miejscówka, mam ją sprawdzoną z nęceniem akurat, no to po prostu wam pokażę tą miejscówkę, jak tam dotrzeć. Ja tu się jeszcze pobawię. Trochę tu porzucam, trochę na wprost. Będę testował, gdzie te karpie lepiej oddają. Póki co chyba mam wrażenie, że jednak na wprost lepiej. Mimo, że unikat nam na prawo wyskoczył, ale mam wrażenie, że na wprost lepiej, więc raczej wędki gruntowe chyba rzucę na wprost. Zostawię sobie po prostu tutaj tego... Ten spławik sobie na prawo zostawię, no bo spławika daleko nie możemy rzucić. Tam też rzucę sobie gdzieś tak na około 30 metrów na wprost pod tą wysepkę.
Chociaż wam powiem, coś tu się zmieniło po aktualizacji, bo mnie się jakoś tak z pamięci wydaje, że ta wysepka była trochę szersza, tak jakby bliżej była. Mam wrażenie, że tak jakby się oddaliła. Nie wiem, co się stało, coś, jakaś aktualizacja mapy, albo po prostu mam takie, nie wiem, zwidy jakieś, albo pomyłka z inną mapą. Ale takie mam wrażenie. Dobra, słuchajcie, to tutaj jak widzicie sobie łowię. Jeszcze są dwie miejscówki przynajmniej, które chciałbym wam pokazać. I zobaczymy, jak one oddają. Potestujemy. Na razie kompletnie bez nęcenia na haczykach. No nie większych myślę niż 8.0. 8.0 to tak max. A może też na 5.0 założę i sprawdzę. Chociaż na zwykłe karpie to szkoda mi, wiecie co, wędki podnosić. Patrząc jaki jest exp ze zwykłego karpia, te 500 kasy, to powiem wam szczerze, szkoda jest podnosić wędki. To już lepiej tą chwilę jednak przeczekać, żeby medal czy unikat wpadł. Także za chwileczkę, moi drodzy, się będziemy widzieć ponownie. No i oczywiście będzie podsumowanie na koniec. Zobaczymy, ile nam się tej siaty uda zapełnić. Jestem, moi drodzy, ponownie. Słuchajcie, bo jest taka zasada na tych mniejszych łowiskach, przynajmniej na Whipping Willow, akurat z karpiami ta zasada nie obowiązuje, ale raczej tak jest, było przynajmniej na Michigan, tak, myślę, że na Delcie też tak było. Jeżeli na przykład bez nęcenia łowiliśmy karpie i trafił nam się unikat medalowy na danym spocie, to raczej jest bardzo mała szansa, albo praktycznie unikatowa szansa, żeby na tym samym spocie, w tym samym czasie złowić kolejnego unikata. I ja chcę to sprawdzić, czy uda nam się trafić na innym spocie, ponieważ mamy szczyt brań. Więc chcę sprawdzić, czy na innym, takim dosyć fajnym, lubianym przeze mnie spocie, to jest właściwie, zobaczcie, naprzeciwko tej wyspy, to jest ten pomościk. Tam sobie byliśmy na wyspie, a teraz się tutaj zakradniemy, tylko tutaj zobaczymy, jak daleko uda nam się rzucić spławikiem. No niby nam się uda rzucić daleko. Dobra, to spławikiem rzucimy na koniec. Ja tutaj oczywiście testowałem łowienie unikatów, moi drodzy, no tak plus minus, nie mam teraz markerów, jak się coś fajnego złowi, to oczywiście sobie zaznaczymy, bo te markerki nam się przydadzą do nęcenia później, ale tak jak właśnie mówiłem, ja tu fajne unikaty wyciągałem, jeśli chodzi o karpie, nęcąc w tym miejscu. Oj, troszkę za daleko, no ale dobra, już niech sobie siedzi. Dobra, bo teraz, czekajcie, teraz nie jest trzecia wędka, tylko pierwsza. Dobra, więc chcę sobie po prostu, moi drodzy, aha, no to dotąd wrócimy. No ale dobra, potestujmy. Chcę sprawdzić, czy w tym szczycie brań, teraz w tej miejscówce, w której jesteśmy, uda nam się również jakiegoś unikata czasem wyciągnąć. Oczywiście mówimy o wyciąganiu unikata bez nęcenia. Później jak ten szczyt brań będzie spadał, możemy pójść na trzecią miejscówkę, która no, mi tam średnio zazwyczaj oddawała. Tam ta trzecia miejscówka najmniej mi tak naprawdę oddawała, jeśli chodzi o karpie. No i będę chciał wtedy przesunąć czas na kolejny szczyt brań, ten wieczorny, i wrócić oczywiście na tą wyspę, na której ta przygoda się zaczęła. Bo być może, jest to bardzo prawdopodobne, że skoro nam się po pewnym czasie na tym spocie już ten unikat nam się może trafić po raz drugi. Może i lepszy. Zobaczymy. Na razie 15-kilogramowy karp unikat to nie jest jakiś tutaj wyczyn dla mnie, bo spokojnie 20 parę kilo wyciągałem, 25 to była norma. Mam oczywiście na to markery. Te największe właśnie wyciągałem tutaj. Także jeżeli szukacie dużych karpi, zaraz się przekonamy, czy się coś zmieniło i czy to też oddaje w miarę bez nęcenia. Nie chcę zakładać, słuchajcie, koszyczków zanętowych, bo tak na upartego mógłbym to robić z koszyczkami zanętowymi. Natomiast powiem wam tak, no metoda najlepsza no, jest do nęcenia taka, że po prostu bierzemy wędkę typu spot, rzucamy w to miejsce lub po prostu dwie wędki sobie już są rzucone, a my rzucamy, nęcimy. Ja akurat taką wersję też zaprzestosowałem na Whipping Willow, no ale do Anglii mamy jeszcze 10 poziomów, chociaż nie ukrywam, mając 40 level już się nie mogę doczekać Anglii na tym koncie, bo wiem jak te karpie tam zaczną oddawać, wiem jaka też będzie przygoda z wędkami,
Ale jak już jesteśmy właśnie przy temacie karpi, no i teraz w tym momencie delty, nie popełniajcie, moi drodzy, tego błędu. Nie kupujcie tutaj wędek karpiowych. One jak dla mnie na delcie są w ogóle niepotrzebne. Jest to tylko strata czasu, kasy, te wszystkie przynęty typu kulki i tak dalej są dość drogie, a to nie sprawi, że złowicie jakieś ogromne ryby, bo przykład najlepszy jest z Weeping Willow, gdzie no ono słynie tylko z karpia, że żeby złowić karpia, to możecie go na zwykłej gruntowej wędce złowić, fajnego karpia. Tutaj jest tylko wielkość haczyka ma znaczenie, chociaż nie do końca i nie zawsze, ale w większości tak. Ale przede wszystkim tak samo możecie, słuchajcie, na kukurydzę tego karpia rekordowego wyciągnąć, nęcąc. Możecie wyciągnąć, to jest troszkę czasami mam wrażenie loteria, aczkolwiek nie do końca, bo na pewno kukurydza, groszek oddają, jeśli chodzi o karpia. Później no są te owoce, ale te owoce, z tego co pamiętam, to 60 chyba któryś level, 60 któryś, na pewno grubo ponad wejście nad Weeping Willow do Anglii. Bardziej pewnie 60 jest to level. Więc no właśnie. Pytanie, czy i te owoce akurat się opłaca kupować, nie? Te owoce się opłaca kupować, ma to sens. Jak ktoś się lubi bawić karpiami, wędkami karpiowymi, no to jeszcze spoko, ale według mnie one są, to jest drogi. Ja się już bałem, że mi zaraz przypon pójdzie. Cały czas mam schizy z tym przyponem. A patrzcie, mamy dwa brania na obu wędkach i teraz nie wiem, czy łowić. Dobra, nie ma na szczęście. Tutaj na groszku nam coś wzięło. Ale idzie szybko, więc raczej to będzie jakiś zwyklaczek. Może będzie medalowy. A tutaj mamy, słuchajcie, haczyki 9-0. I nie wiem, jeżeli teraz nie trafimy przypadkiem unikata, to na próbę na tej wędce, bo ona jest jedną, no, właściwie chyba najmocniejsza moja wędka, to jest ta gruntowa, poza tym przyponem nieszczęsnym, spróbuję założyć haczyki 10-0. O, może będzie medal, moi drodzy, może będzie medal. No, medal, 11-kilogramowy, no 2000 kasy, spoko, to doświadczenie nie jest źle, wiadomo, że za jesiotry macie więcej. A 2000 kasy, jak dla mnie, to jest super. Jak dla mnie, moi drodzy, to jest super, więc jestem gotów. Dziewiątek, bo też na kukurydzę spróbujemy, skoro... O, zrobimy inaczej. Wiem, co, kochani, zrobimy. O, bezzadziorowe 10-0. A nawet nie mamy tu 10-0 chyba. A mamy, co nie mamy, jak mamy. Wszystko mamy, moi drodzy. 10-0. Spróbujmy dać teraz kukurydzę na odmiany. Nie wiem, jak to pójdzie, bo to jest wędka rzucana dalej. Gdzieś tak tutaj sobie będziemy rzucać. I teraz tak. Zastanawiam się, tutaj nam coś ruszało się nad tym. Zastanawiam się, czy ten chleb z miodem, no właśnie, to tutaj był zaczep jakiś. 7-0 tutaj bym zostawił, dlatego że ta wędka nie jest zbyt mocna. Też zależy, co znaczy nie jest zbyt mocna. Kilogram słabsza od poprzedni. Dobra, olać ten chorszczeń cały. Ołoszeń. Czekajcie, ile ta wędka jest słabsza? Ona jest na 15 kilo. W sumie tak naprawdę przypon jest identyczny, więc to się nic nie zmienia, więc możemy na nią dać groszek. Możemy na nią... Czekajcie. Bezzadziorowe haczyki możemy dać 9-0. Tam jest 10, to tutaj damy 9. Jeszcze sobie zmienimy oczywiście coś na spławiczek. Wszystko jest tak samo, tak naprawdę wszędzie mamy ten sam przypon, to w tym momencie te wędki de facto są wszędzie takie same, skoro mamy wszędzie ten sam przypon. A tutaj z tą kukurydzą to ja się zastanowię, czy nie dać chleba z miodem. Niech te ósemki już tu zostaną. Jeszcze są kulki kaszy manny, mamy ich sporo, trzeba by się ich pozbyć. Zobaczmy ten chleb z miodem, bo i tak już na niego łowić nie będziemy, a przecież nie będziemy wyrzucali. Chleba się nie wyrzuca, moi drodzy, także rzućmy najdalej jak się da. 8-0, najwyżej zwyklaki będą brały. No, także to jest druga miejscówka. Myślę, że powinien nam tu siąść unikat, co wam oczywiście za chwilkę
pokażę. Mamy jeszcze tak do 8 godziny tu posiedzimy, patrząc oczywiście na zegar w grze. Do 8 godziny tu posiedzę. W tym czasie, gdzie będzie ten lekki spadek, przesunę się na miejscówkę numer 3, którą wam pokażę. No i potem przesuniemy czas, wrócimy na wyspę. I myślę, że w ten sposób jesteśmy w stanie tą siatkę... No jest spora szansa, że ją do full zapełnimy i jestem ciekaw, bo mniej więcej wiem, jak na jesiotrach to wychodziło. To było spokojnie 20 parę tysięcy kasy za dobę, za siatkę. I jestem ciekaw, ile wyjdzie na karpie. Sobie to porównamy. Zresztą jest porównanie z następnego, z poprzedniego odcinka na jesiotrach. Wy to widzieliście, nieraz pokazywałem. Ile tam, powiedzmy, było tej kasy. Tutaj sobie też zobaczymy i sobie to porównamy. Także tu myślę, że zrobimy chwilę pauzy. Gdyby jakiś unikacik wpadł, to oczywiście się wam nim pochwalę, pokażę, jaki, ile doświadczenia, ile kasy. I widzimy się na następnej miejscówce za chwilkę. No i moi drodzy, mamy jakiegoś prawdopodobnie fajnego unikata. Wyjechał mi na 60 metrów. Udało mi się go już tam troszkę scholować. Pompuje, mocno pompuje, więc no... Tak, myślę, że te 20 kilo może mieć, bo tamten miał unikat 17 kilo, czy tam 17,5. Ale tak nam nie walczył. Na kukurydze, na haczyki 8,0. I właśnie, moi drodzy, taka ciekawostka. Jadł od razu na 8.0, a jak były haczyki 10.0, to w ogóle była cisza na wędkach, nic mi prawie nie brało. Zmieniłem na 8.0, 15 kg karpia od razu złowiłem, jeden medal wpadł, dwa jakieś tam zwyklaczki, ale jestem ciekaw, co to fajnego może być. Mamy już kilka medali tutaj, jak będzie unikacik, to oczywiście idziemy na trzecią miejscówkę. I tak miałem iść, a trochę mi się dłużej zeszło na tych testach. Jestem ciekaw, co to może być. No na pewno to będzie unikat. Raczej nie ma opcji, żeby to był medal. Patrząc, jak on pompuje, no to jest dla mnie coś ciekawego. Bo wędka naprawdę nie jest słaba i tą wędką przecież, słuchajcie, nawet holowałem szczupaka. Jego 20-kilogramowego unikata. I jakoś dawała radę, a tutaj z karpikiem jest, widzę, większa zabawa niż... ze szczupakiem. O, już mamy go bliżej. Także zaraz będziemy wiedzieli, co to może być za unikat. No raczej na pewno to będzie unikat. Także to jest ta miejscówka. Oczywiście zrobimy markerka, moi drodzy. Będzie marker. Zobaczcie. O, tam nam coś jeszcze jeździ na spławiku, ale to jest nic istotnego, bo na chleb z miodem to raczej unikat by nam nie siadł, chociaż nigdy nie wiadomo. Patrzcie na nas, o, za skubaniec. Nie chce w żaden sposób do nas tutaj się zbliżyć. Pompuje strasznie, do dna mocno widać, że pompuje. W przypadku karpi akurat, tak jak robiłem ze szczupakami, żeby wiecie, wędka nisko. W przypadku karpi to się kompletnie nie sprawdza. No i zobaczmy, co my tu mamy, moi drodzy. Będzie fajne, myślę, zdjęcie. No. 20 kilo, powiem wam, 3,5 tysiąca kasy, 2000 doświadczenia, no to już robi robotę, moi drodzy. Tak, tutaj sobie screena zrobimy na miniaturkę. Dobra. Oczywiście mapa i dodamy sobie markera, żeby plus minus, jak będziemy nęcić, wiedzieć, gdzie... No, dokładnie tam go wyciągnęliśmy. To jest to właśnie dokładnie to samo miejsce. Dobra. I moi drodzy, tak już tutaj się z wami połączyłem, to wedle planu przenoszę się na miejscówkę numer 3, żeby wam ją pokazać, żeby ją potestować. No i oczywiście wrócimy na drugi szczyt. Tylko zastanowię się, czy w to miejsce wrócimy. Wolałbym w to, bo tam jest naprawdę parę osób sobie na głowie siedzi. To miejsce mi, szczerze mówiąc, na pomoście bardziej odpowiada, bo jak widzicie, jestem tu sam i spokojnie mogę sobie unikaty wyciągać. Na razie jeszcze nie będziemy czasu zmieniali. Słuchajcie, miejscówka numer 3, no właśnie, miejscówka numer 3 jest dosyć kłopotliwa, bo musimy wziąć motorówkę, niestety, albo kajak, no ale nie będziemy czasu marnowali, bo tutaj mamy zjazd ze szczytu, więc
Czasu nie będziemy, moi drodzy, marnowali. Płyniemy w lewo. Na tą wysepkę, gdzie łowiliśmy jesiotra. Moi drodzy, dobrze słyszycie? Na miejscówce, gdzie łowiliśmy jesiotra, rozstawimy się również na karpie. Nie mam tu jeszcze też markerów. Będę tak na ślepo rzucał trochę. Te karpie biorą właśnie na przemian z jesiotrami. To jest najlepsze tutaj. One biorą dosyć blisko brzegu. Także tutaj się... Tutaj, ale nam ta motorówka wjechała. Tutaj się, kochani moi drodzy, rozstawimy, wiecie co, tak. Te karpie biorą tu generalnie przy brzegu. One też biorą dalej, nie powiem, że nie. Ale właśnie co jest najlepsze, one różnie biorą i nie ma zasady. Dobra, wędka numer... Wędka numer... dwa, no to będziemy tam dalej sobie rzucali w takim razie. Tam też biorą. Wędka numer 3, a z pławiczkiem, dobra, zrobimy taki myk, moi drodzy. Ja dokładnie nie pamiętam, w których to miejscach było, no ale to miejscówka się sama okaże, jak nam weźmie ryba. A po prostu tutaj najpierw sobie na chleb z miodem zrobimy test, bo wiem, że tutaj gdzieś karpiki bardzo blisko brzegu brały właśnie. Więc jak najbardziej, moi drodzy, jak najbardziej tutaj jest ok. Jak najbardziej jest ok. Napiszemy koledze. Lubię, jak widzę ktoś zadać pytanie, zadaję pytanie, lubię ludziom po prostu powiedzieć, doradzić, pomóc. Słuchajcie, pomagajmy sobie, bądźmy do siebie życzliwi, uprzejmy, to nic nie kosztuje. Czyżby kolejny unikat, kochani? Ja nie zdążyłem, ja chciałem zrobić pauzę, tylko koledze chciałem, słuchajcie, odpisać, że jest na jesiotrach i nagle mi coś bierze. Nie, raczej będzie to medal, to nie będzie unikat, za szybko idzie. Dobra, już myślałem, że może. Ale tak dobrze to nie ma, żebyśmy... kurde, kolejnego unikata mieli wyciągnąć, moi drodzy. Czyli może jakbym opracował taką metodę, słuchajcie, ze zmianą czasu, tylko w ciągu dnia to jest niewykonalne, nie wiem jak to w nocy, to powiem wam szczerze, nie, no to może być unikat, bo odjeżdża. Powiem wam szczerze, że można by zapełnić siatkę samymi unikatami. To byłoby możliwe do zrobienia. Ja nie wiem, co mam na kiju. To jest unikat, czy to jest medal, ale jak idzie po powierzchni, to zazwyczaj jest to unikat, pamiętajcie. Więc nawet nie będę odkładał, żeby, wiecie, zaciąć tą drugą wędkę, bo nie chcę go stracić. Bo to znaczy, że widzicie, no, ze szczytu brań schodzimy, a branie jest ładne. No, w najgorszym wypadku się okaże, że to jest medal, no. Medal też jest dosyć dobrze. Medal też dosyć dobrze oddaje. Więc mówię, w najgorszym wypadku będzie to medal. Pewnie będzie medal. No niestety medal i to wcale nie taki duży, no ale 2900-800 doświadczenia, no. O, coś nam się na spławiku, kochani, dzieje. Patrzcie, coś tu się na spławiku dzieje. Coś nam się dzieje na spławiku, co to się tu dzieje? No to tam jakaś popierdółka mała. Okej. Teraz tak, wędka numer 1, aha, to mamy spławik, to spławik musimy poczekać. To kukurydzę rzućmy jeszcze raz. A zrzućmy ją teraz trochę bliżej. Tak. Tą wędkę oczywiście musimy przerzucić, bo tu gimela się zrobiła totalna przez tą rybę. No nigdy nie wiemy, co jest co, no może tutaj był unikat, ale wiecie to, jak... Teraz to, kiedyś to działało tak, że jak łowiliście rybę, bo to jest ważne, bo ktoś powie, a czemu nie zrobiłeś tak, że zaciąłeś i następna. No słuchajcie, kiedyś to tak działało, teraz już tak nie jest. I teraz nawet jeśli ja zaciąłbym tą drugą rybę, to i tak ją mogę stracić, więc, a mogę równie dobrze stracić tą, którą mam
w aktualnym momencie na kiju, także wiecie, no... Czekajcie, czekajcie, nie, nie, tutaj może zróbmy inaczej. Już sobie te 5-0 niech będą, ale załóżmy może ten groszek na próbę. Jak dobrze pamiętam, to było gdzieś dosłownie tu. Tutaj medalowe karpie bez problemu, słuchajcie, wyciągałem. I to też jest na zasadzie takiej metody, że praktycznie wyciągacie od razu. Mamy, słuchajcie, 100 kilo karpia. Brakuje nam 50 do pełnej siaty. Ja tu jeszcze sobie chwilę posiedzę, dam pauzę. Chwilkę sobie tu posiedzę. Jak będę wychodził z tej miejscówki, oczywiście przesunę czas, wracamy. A jeszcze się zastanowię. Pewnie na tą miejscówkę numer 2, czyli na ten pomost, bo tam sobie spokojnie sami połowimy. Zobaczymy. Albo na miejscówkę poranną. To już na spontanie. W każdym razie będziecie widzieli, co się będzie działo. Ja tu posiedzę sobie jakąś godzinę czasu gry. Zobaczę, ile mi się uda siaty dopełnić. Także widzimy się za chwilkę, moi drodzy, na ostatniej miejscówce i na podsumowaniu łowienia karpi na elcie. Także zostańcie koniecznie do końca. No i kochani, zobaczcie, pompuję. Wiecie, co to oznacza, prawda? Jestem cały czas oczywiście na tej miejscówce tutaj. Cały czas tu jestem. Zobaczcie, jak pompuje wędka. Staram się trochę mu też poluźniać, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak tak waleczna ryba jest, to jak jej trochę poluźnicie, to ona też tak nie walczy. W ogóle, słuchajcie, była już prawie no tutaj na wyciągnięcie. Grzbiet mi pokazał, 10 metrów było do brzegu. Jak poleciał na 40 metrów. Zobaczcie, cały czas odjeżdża, cały czas odjeżdża, więc mamy kolejnego unikata. Bez nęcenia, więc w tym momencie, no, zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle nęcenie ma tu jakiś większy sens. Może mieć tylko taki, że po prostu na jednym spocie złowisz dwa unikaty, a tak byś musiała po prostu czas przesuwać. Także to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Mówię, nie sugeruj się tym w stosunku do Weeping Willow, bo tam jest zupełnie inaczej, tam tylko się nęci. Znaczy, no są wyjątkowe sytuacje, co ludzie łowią bez nęcenia, ale generalnie na Weeping Willow nie ma sensu łowienie karpi bez nęcenia, a tu zobaczcie, jak pompuje. A tutaj, no myślę, że szkoda tej kasy na delcie na nęcenie. Czasem jakby ktoś chciał dla sportu, dla jakichś rekordów, i to też oczywiście zrobimy taki odcinek, no, to zrobimy jeden odcinek po prostu z nęceniem, gdzie trochę tej kasy wydamy, no, na te zanęty, myślę, że około 10 tysięcy by trzeba kasy wydać. Więc jak na razie nas na to nie stać. Na razie zbieramy kasę, żeby jeszcze trochę wędki pod... tutaj, wiecie, podreperować, żeby to było spójne wędka, żeby przypony były mocniejsze, żeby można zamknąć kołowrotek na maksa. W tej chwili nie mogę tego zrobić, bo przypon mam tylko na 14 kilo, moi drodzy. Jak ryba pompuje, to my też popompujemy razem z nią. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, zaczerpnął powietrza. Ale niestety poszedł pod wodę. Poszedł pod wodę, gałgan jeden, gagatek. O, mamy go, mamy go, mamy go. Będzie unikat. Proszę bardzo, unikatowy karp, moi drodzy. Ta-dam! Także pięknie, pięknie. Zaznaczymy, chociaż jest mały. Jest bardzo mały, no bo 19 kilo to nie jest, wiecie, jakiś tutaj, powiedzmy sobie szczerze, wyczyn, tak? Ale powiedzmy, wiemy, gdzie te karpie mniej więcej można łowić. Także ja to sobie jeszcze chwilkę posiedzę i sprawdzę, czy aby na pewno, moi drodzy, na spławiku się nic nie działo, sprawdzę, czy aby na pewno to sobie też przerzucimy, sprawdzę, czy aby na pewno ta teoria moja, że jak już jeden unikat siadł, to już drugi nie siądzie, czy aby na pewno ta teoria jest prawdziwa. Jak widzicie, rzuciłem kukurydzę w inne miejsce niż poprzednio, a w to miejsce, w którym wsiadł unikat, rzucam groszek. A tutaj sobie będziemy jeszcze, moi drodzy, na tych 5-0, bo jak ma unikat siąść, to i tak siądzie. Więc tu sobie jeszcze rzucimy na spławiczek. I wracamy, jeszcze mamy powrót do zrobienia po przesunięciu czasu, aczkolwiek zobaczcie, mamy 124 kilo, więc jestem pewien, że jak pójdziemy z powrotem na którąś miejscówkę na wieczór, jak czas na wieczór przesuniemy, to od razu wam mówię, że jest więcej jak pewne, że jakieś małe pizderytka, które włożyłem do siatki, jakieś zwykłe karpie, po prostu z tej siatki wypuścimy po to, żeby tam wpuścić unikata medala. Pamiętajcie, ta teoria się sprawdza. Ładujecie do siatki każdego karpia, jak leci,
a później pod koniec dnia decydujecie, co z tej siatki wypuścić, bo jeśli macie siatkę, a nie strunę, no to pamiętajcie o tym, ze struny już nie wypuścicie, ale jeśli macie siatkę, a nie strunę, to bez problemu możecie wypuścić. I co ja mam teraz zrobić, bo tu mi jeszcze nie dziabnął, a tu bym go szybko wyciągnął, tam już mi bierze. No nic, no nic, biorę to, co, no i teraz akurat wziął, no i patrzcie, no i coś fajnego nam tutaj strzeliło, ale raczej to będzie medalowy już w tej chwili. Wątpię, żeby był drugi unikat pod rząd. Raczej to będzie medalowy. Także, ale też pompuje, też szybko idzie. Tamten też tak ładnie szybko szedł, niepozornie. A potem jak na 10 metrach był, jak zaczął walczyć, jak odjechał. Ale to jest niemożliwe, moi drodzy, żeby dwa unikaty pod rząd trafić. Oczeki 8-0, czyżby tak oddawały? Ogólnie to trzy unikaty mamy chwycone na każdym spocie, po jednym unikacie chwyciłem. Ale to raczej będzie medal, bo fizycznie jest niemożliwością, żeby był unikat za unikatem. Tym bardziej, że nie mamy szczytu brań, w tej chwili ten szczyt idzie w dół, więc to będzie medal jak nic. Ale jak zobaczycie, no siata się zapełnia i będziemy musieli ją trochę posprzątać zanim, ale poszedł na dno gnojek. Zanim się przeniesiemy na kolejny spot, ale jeszcze posiedzę sobie na tym, bo mi się to po prostu chwilowo podoba. Patrzcie, jak odjechał. Widzicie, jest podobna sytuacja jak poprzednio. I właśnie w takim momencie, jak mi odjechał, zacząłem nagrywać dla was. Tak, też tak przeleciał górą, pokazał grzbiet, ale ten już mam nadzieję, że go wyciągnę. Tego to już chyba wyciągnę, na dno nie pójdzie. O nie, jeszcze mi uciekł. Chodź medaliku, chodź, to jest medal. To jest medalowy jak nic. I może z 14 kilo, może 15. Niektóre medalowe też mocno walczą. No nie, 11 kilo medalowy, no ale całkiem spoko. No, to tyle, moi drodzy, robię pauzę w takim razie, bo tu nie ma co się za bardzo rozgadywać. Ja sobie trochę dalej rzucę tą kukurydzę może. Kukurydzę, mogłem bliżej. A dobra, niech tam sobie będzie. Także widzimy się za chwilę już na podsumowaniu. No i na generalnie na podsumowaniu całego tutaj mojego łowienia i na ostatniej miejscówce. Pokażę wam, na którą w końcu pójdę. Jeśli tam coś fajnego się trafi, to też wam pokażę. Już teraz totalnie to skrócimy, bo troszkę dłuższy ten odcinek wyszedł, ale myślę, że wiedza w tym zawarta bardzo fajna, więc jeśli doceniasz moją pracę, mój wkład i poświęcony czas i też głos, który mi z czasem już wysiada od tego gadania, to będzie bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz, czy też udostępnisz, polecisz moje filmy swoim znajomym. Będzie mi bardzo miło, będę czuł się doceniony. Pamiętaj, karma zawsze wraca, wszystko działa w dwie strony. Także dziękuję ci serdecznie, za chwilę widzimy się już na podsumowaniu. A ja robię pauzę. No dobra, moi drodzy, dobra, to lecimy dalej, przesuwamy czas i wracamy na miejscówkę. Myślę, że na ten pomościk, ale czas najpierw przesuniemy. Powiem wam tylko jedną rzecz jeszcze. Mówiłem, bo no to jest na nagraniu, na tym odcinku konkretnie było to powiedziane. Tak właśnie powiedziałem, że ta trzecia miejscówka średnio oddaje. I to jest prawda. Zazwyczaj, czyli ta, na której byliśmy, zobaczcie, ile ja tam ryb natukłem, ale po raz pierwszy w historii ja tam naprawdę fajne ryby połowiłem i bardzo fajnie ta miejscówka oddała. Wcześniej nie miało to miejsca. Może nie miałem tyle cierpliwości do karpi tutaj. Miałem swoją po prostu jedną konkretną miejscówkę upatrzoną na tej wyspie. Później tą już jakby kolejnych nie odkrywałem. Jakoś mi się aż tak nie chciało. Natomiast no może to był błąd, no bo jak widzicie bardzo dużo natukliśmy tam tych karpi. Przesunięty czas mamy na szczyt, na wieczór. Taką, o akurat dwa obok siebie poszły, no ale trudno. No i tutaj mam to 5-0, niech będą te haczyki, jakby brały jakieś pizderytka, chociaż nie chcemy pizderytek, bo już mamy siatkę, więc albo grubo, albo wcale, więc ja myślę, że też tutaj damy haczyki bezzadziorowe, co ma być, to będzie, albo weźmie coś konkretnego, albo wcale, chleb z miodem, albo kukurydza, bo mamy jej więcej, to po prostu założymy kukurydzę. I zasada jest taka, no słuchajcie, mam tylko 6 kilo, mi brakuje do zapełnienia siatki, jak widzicie. Więc zasada jest taka, że jeżeli teraz będę łowił jakieś fajne ryby, to, bo możecie takie coś zrobić, nie wiem czy widzieliście, zaraz wam pokażę. I możecie takie coś zrobić w momencie, kiedy złowicie rybę, że przy złowieniu ryby macie, otwieracie siatkę i z tej siatki możecie wypuścić rybę, która według was na przykład dała wam zbyt mało kasy,
No exp nie patrzcie, bo exp niezależnie czy ją wpuścicie, czy wypuścicie, exp dostajecie zawsze. Więc jeżeli robicie siatkę dla kasy, a no głównie po to się robi, no bo mówię, moglibyście w ogóle siatki nie mieć i każdą rybę wypuszczać i tylko mieć exp, no to wiadomo, chodzi o to, żeby jak najwięcej tej kasy było w tej siatce, no to wybieracie na przykład taką rybę, taki próg sobie ustawiacie. Ja na przykład na szczupakach, moim progiem było, że no nie może to być szczupak, który jest płatny poniżej 1000 i każdy, który był poniżej albo nawet czasem lekko wzwyż, był przeze mnie z tej siatki usuwany. Tak tutaj, no w przypadku karpi, nie wiem jeszcze jaką będę mieć zasadę i metodę. No chyba, że pierdyknie mi tutaj, nie wiem, 25-kilogramowy karp, którego cudem, czy tam 24,9, no gdzie już nie będę w stanie 20 kilo ryb z siatki wypuścić. Ale raczej nie, no to może być jakiś medalik, jakiś tam taki, albo nawet zwyklaczek. Ale mówię, chociaż nie, bo idzie po wodzie, więc będzie na pewno medalik. Raczej bym nie sądził, że to może być unikat, bo za łatwo nam idzie, aczkolwiek zaczyna odjeżdżać, ale przypadek. Nie, to będzie medalowy, no ale okej, właśnie. No i w ten sposób chcę zrobić taką zasadę, że w siatce mam same medale i same unikaty. Jeżeli teraz by się zdarzyło tak, żebyśmy siatkę zapełnili, a właśnie mieliśmy branie na drugiej wędce, czy tam mamy, nie wiem, czy jest branie, czy nie jest, no to możecie szybko podbijać, łowić tą rybę, a później z siatki wypuszczać. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić, o ile zdążymy. O ile, moi drodzy, zdążymy, to wam pokażę, jak to zrobić, tylko szybko to muszę wyciągnąć, a ta coś za bardzo mi nie chce iść. A często jest tak, że jak jest też unikat, to wszystkie wędki głupieją. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak macie unikata, no nie, no tam raczej unikat nie był, bo by tak szybko nie uciekł. Widzicie? W momencie, kiedy wędka odpuściła, nagle ta ryba mi wyjechała. Ale to jest medalowy. No dobra, 2000, spoko. No i oczywiście siatę mamy zapełnioną, o 6 kilo mamy za dużo. No to ja, jakby mając tą siatę zapełnioną i licząc jeszcze na unikata, będę w stanie, moi drodzy, z tej siatki te 6 kilo ryby wypuścić, bo to tak naprawdę, jeżeli miałem karpie 2-kilogramowe, czy tam jakie one były, zaraz się przekonamy, no to 2-3 karpie, takie pizderytka wypuścimy i w to miejsce damy unikata. I ktoś zapyta, ale dlaczego, ale po co? No to już wam, moi drodzy, kochani, to wszystko tłumaczę. To jest proste. Jeżeli na karpiu mieliśmy, nie wiem, 100 czy 200 tylko kasy, to wypuszczając 3, troszkę za daleko rzuciłem, ale można to zmienić. Patrzcie, tu już się coś dzieje. Wypuszczając 3, no to tracimy 600, a łowiąc unikata mamy 2000 kasy. No to łatwo policzyć, że jesteśmy do przodu o 1400. Dlatego taką metodę preferuję, ale nigdy nie wiecie, czy traficie te unikaty. Ja teraz też tutaj, siedząc wieczorem, po przesunięciu czasu, na tym samym spocie, na którym trafiłem unikata, nie mam pewności, czy tego unikata trafię. Rozumiecie zasadę? No to jeżeli jest zwykły, no to nawet nie ma co. No ale załóżmy, że chciałbym wam pokazać, jak to się robi. I ten karp ma 700, a powiedzmy, że karp za 500 mi nie odpowiada, to go wypuszczam. 726, no to tutaj mamy karpia 600. Wypuszczamy, zatrzymujemy. W taki sposób to, kochani, robimy. Zobaczcie, mamy branie za branie, więc jestem ciekaw, czy za chwilę mi jakiś unikat tutaj nie siądzie. Jeszcze oczywiście coś tę metodą będę musiał... O, mamy pompowanie. Mamy pompowanie. Będzie unikat prawdopodobnie. Patrzcie. Dobra. No to już mamy odpowiedź. Po przesunięciu czasu jak najbardziej ten kolejny unikat siądzie. Czyli by wynikało, że na jednym spocie raz na jakiś czas z jesiotrami ta zasada jest do 1,5 godziny czasu gry, więc przypuszczam, że jeżeli teraz byśmy poszli na wyspę jeszcze, to tam też byśmy unikata mogli jeszcze raz trafić. Nie będę jakby tego w tej chwili, wiecie co, aż tak sprawdzał, bo ten odcinek będzie 2 godziny trwał, więc może to w ogóle sobie później zrobimy osobny odcinek na temat karpi unikatowych i metody, jak łowić karpie unikatowe. To ja wam tutaj pokażę i przetestuję. Jest kilka rzeczy do przetestowania, a teraz czas na to, żeby tego unikata po prostu złowić. Ja myślę, że zrobię tutaj pauzę i wam pokażę, jak go wyciągnę. Czas tego unikata złowić, bo to raczej na pewno będzie unikat. Czas go po prostu złowić i zrobić podsumowanie, ile mamy kasy w siatce i jak to się ma do jesiotrów, bo to jest bardzo ważne podsumowanie, czy jesiotry, czy karpie.
A ja zrobię jeszcze jeden odcinek na temat karpi, konkretnie już unikatowych. Będziemy testowali może większe haczyki, troszkę naszej cierpliwości. Zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy się tym bawili. A tymczasem ja się pobawię z tym naszym tutaj pompującym unikacikiem. Mały, bo mały, ale może być unikat. Myślę, że może mieć tam około 15-16 kilo, może 14, ale raczej będzie to unikat. Chociaż nie wiem, czy zdążę pauzę zrobić, bo idzie do brzegu już. Nie, jednak nie idzie. Dobra, jednak odjeżdża. Ok. Także na chwilę przypauzujemy i za chwilę, jak już będę go wyciągał, to wam pokażę. Dobra, już go wyciągam, moi drodzy, ale już mam pewność stuprocentową, że to jest unikat. Nie wiem, czy wy wiecie o tym, ale można poznać unikata po wyglądzie. Proszę bardzo. Unikaty, kochani, są bardziej... Dobra, wypuść karp. Zatrzymaj. Unikaty są, moi drodzy, bardziej... 19 kilo, całkiem przyzwoicie. Unikaty są, jak to powiedzieć, bardziej takie lśniące. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. One są troszkę ciemniejsze. Jak wam się wyłania z wody, to unikat jest taki bardziej brązowy, bardziej ciemniejszy, ale też bardziej się błyszczy. Jak się tak dobrze przyjrzycie, to naprawdę widać różnicę ze zwykłym karpiem. 168 kg siatki, więc przesuwamy, moi drodzy, czas. A, no trudno, no to tutaj dla widza będzie trzeba już to pominąć za monetkę, bo... No bo dla widza trzeba to zrobić. Przewin czas, przedłuż i jak wygląda nasza siatka. 14 tysięcy expa, bardzo ładnie moim zdaniem. 28 tysięcy kasy, jeszcze mamy premkę. No cóż, moi drodzy, no to czekajcie, tutaj zrobimy akurat pauzę na zakończenie. Wydaje mi się, że jest to porównywalne do jesiotrów. Nawet nie wiem, czy na jesiotrach trochę mniej tej kasy nie było. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych karpi. Potłukę sobie jeszcze te karpie drugi dzień i pewnie będzie kolejny odcinek jakiś specjalny, który wam oczywiście nagram. A dzisiaj dziękuję wam za prawie godzinę spędzoną ze mną, ale śledzicie, to jest też forma vloga, bardziej na luzie. Odcinki oprócz tego, że są poradniki, to jest też forma vloga, w której śledzicie moje postępy w grze, to jak leveluję krok po kroku, co robię, wszystko wiecie. Wszystko dzieje się tak jakby na waszych oczach. Fajnie będzie, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę, subskrybujesz kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli udostępnisz swoim znajomym, polecisz moje poradniki swoim znajomym. Pamiętaj, że zawsze to pomaga i zawsze to motywuje do jeszcze większej pracy i większego pomagania wam. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Dużo uśmiechu, dużo radości. Trzymaj się, cześć.